Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam Cię serdecznie, Maciej z tej strony. Kolejne już 11 zdanie z książki. Teraz matura z poziomu rozszerzonego z trygonometrii zestawu D, ale z tego najtrudniejszego teoretycznie zestawu. Zadanie 11 jest za 5 punktów, ale moim zdaniem wcale nie jest takie straszne. Funkcja f dana jest wzorem f od x równa się 1 plus sinus minus x, dodać cosinus i drugich dodać x. Wyznacz wartość parametru m, dla których funkcja f od x ma dwa rozwiązania w przedziale od minus pi do pi. Dobra. Ja już oczywiście sobie przygotowałem układ współrzędnych z tej prostej przyczyny, że oczywiście będziemy rysować sobie ten wykres i od niego uzależniać, jak to wszystko będzie wyglądać. I teraz tak. Najpierw musimy sobie przekształcić troszkę tą funkcję, czyli f od x równa się. Tu jest jedyneczka, którą sobie przepiszemy. Zobaczcie, że tu jest sinus minus x. A jak może pamiętacie, te minusy z sinusa można wyłączać przed sinus. Tak? Bo jak ja to mówię, sinus wypluwa minusy, a cosinus je zjada. Więc ten minus można wyciągnąć przed. To oczywiście związane jest z tym, że funkcja sinus jest funkcją nieparzystą. Tak mówiąc ładnie matematycznie. Czyli jest sinus x. Dobra. I teraz tu co mamy? Tu mamy kąt z funkcji cosinus i mamy 90 plus x. Czyli ja muszę sobie zmniejszyć kąt do 90 stopni. Czyli oczywiście wchodzimy tu we wzory redukcyjne, bo ja nie chcę mieć pi drugich plus x, tylko ja chcę mieć samego x'a. Jak zmniejszamy kąt do 90 z cosinusa, to funkcja cosinus zmienia się na funkcję sinus. Te 90 stopni, bo pi drugich to oczywiście 90 stopni, zmienia się, pi drugich znika, czyli zostaje sam x, ale funkcja cosinus zmienia się na minus sinus. Tak? Przy zmianie o 90 stopni to jest tak, jak zmieniasz sinusa o 90 stopni, to sinus się zmienia na cosinus, cosinus na minus sinus, tangens na minus kotangens, a minus kotangens na tangens. No wzór redukcyjny raczej na ostrzeżeniu trzeba jakoś tam fajnie znać i ogarniać, przynajmniej by się przydało. Dobra, f od x równa się w takim razie 1 minus 2 sinus x. Jest? Jest. I teraz tak. Funkcję mamy sobie ładnie przekształconą i co my teraz będziemy robić? Wyznacz wartość parametru m, dla których równanie f od x równa się m ma dwa rozwiązania w przedziale od minus pi do 2pi. Dobra, to ja sobie na początku zrobię tak, że jak widzicie przygotowałem sobie tutaj na dole funkcję sinus x, czyli ja tą funkcję raz, 2, 3, 4, 5, 6, to jest tu, jest pi, raz, 2, 3, 4, 5, 6, tu jest 2pi. OK? I teraz co ja będę chciał zrobić? Ja sobie najpierw będę chciał narysować wykres funkcji, nawet może być na zielono, tak jak tutaj, sinus x. Ale tą funkcję ja będę chciał pomnożyć przez 2, po to, żeby tutaj, albo nawet nie. Chcę, żebyś minus najpierw powstał, tak? Czyli ja chcę sobie zrobić symetrię względem osi o x. To dzięki temu powstanie mi funkcja minus sinus x, ok? I co się wtedy dzieje? To, co jest na dole, przeskakuje na górę. Tak, tu jest oczywiście jedyneczka. Czyli tak, ten punkt zostaje na pi, na osi. Ten punkt też zostaje na osi. Ten punkt, czyli minus 1 między nimi, jest oczywiście tu. No tutaj jeszcze jest co? 7 szóstych pi jest w połówce i tu jest pi szóstych przed 2 pi, czyli to jest 11 szóstych pi, tak, jest minus połówce, czyli to też przejdzie na górę. Czyli ja odbiłem sobie symetrycznie ten wykres, oczywiście w tym przedziale od minus pi do 2 pi, od pi do 2 pi, na górę, tak, bo to jest zwykła symetria względem osi o x. Kolejną rzeczą, którą będę chciał zrobić z tym wykresem, to oczywiście, żeby się dwójka pojawiła, ta. Czyli pomnożę cały wykres przez 2. Bo w ten sposób rozszerzam wykres, tak? I dzięki temu powstaje mi właśnie, minus jest przepisany stąd, tu mi powstaje dwójeczka i tu będzie sinus x. Czyli może w takim razie, skoro ja napisałem, że to jest razy 2, to ten nowy wykres weźmiemy sobie, napisujemy na czerwono. Czyli 0 razy 2 to jest 0, ten punkt się podwoi, czyli z jednej i drugiej przejdzie na jedynkę, ten punkt z jedynki przejdzie na dwójkę, ten punkt z połówki przejdzie na jedynkę, a ten punkt zostanie na miejscu. Dobrze. Jasne? To jest ten wykres funkcji. A teraz jeszcze chcę zrobić jedną operację. Może niech będzie na niebiesko. Chcę dorzucić tą jedynkę, czyli po prostu przesunąć to o wektor 0, 1. Tak, bo w ten sposób się dorzuca liczby do funkcji. I wtedy nam właśnie powstaje funkcja. Może zrobimy tak. Minus sinus x. Ta dwójeczka też jest przepisana. No i teraz jest plus 1, tak? Bo to jest przesunięcie o 1 w górę oczywiście. To jest ta jedynka. Czy to będzie 1 minus 2 sinusy, czy minus 2 sinusy plus 1, to jest oczywiście to samo. To co się dzieje z tym wykresem? On się podnosi o 1. Czyli tu, czyli tu, czyli tu, czyli tu, a i tu. Jest? Jest. I teraz można już pisać odpowiedź. Odpowiedź jest taka, że m należy od 0 do 3. Nie. Od 1 do 3. Dlaczego? Ponieważ jeżeli my szukamy prostych f od x równa się m, o to nam chodzi, czyli funkcja wynosi jakąś wartość, to jeżeli m będzie od 1 do 3, to dlaczego od 1 do 3? Ponieważ tu jest 1, a tu jest trójka. I my szukamy takich prostych poziomych, tak? Gdzie ta prosta przetnie wykres o właśnie w dwóch punktach, czyli tu, czyli tu. Czyli na przykład prostej y równa się 4, czyli która będzie gdzieś tam na górze, nie bierzemy, ponieważ się wtedy przetnie w 0 punkt. W żadnym punkcie się nie przetnie. O, jeszcze błąd zrobiłem jeden. Taki. Bo dla jedynki się przetnie właśnie też w tym punkcie i w tym punkcie, tak, pozioma krecha. Ale dla trójki, zobaczcie, czyli dla tego punktu ona się przetnie tylko i wyłącznie w tym jednym punkcie. Ja mam troszkę zły rysunek może, bo ten wykres powinien tak bardziej na dół iść, o. Wtedy by było widać, że tu jest tak jakby wierzchołek, tak. Więc tu się przetnie w jednym punkcie, dlatego tu musi być okrągły nawias, a tu musi być domknięty, bo się przetnie i w tym punkcie, i w tym punkcie. Tak? No i tyle. Więc bardzo często właśnie wykresy funkcji f od x równa się m robimy tak, że to rysujemy i odczytujemy sobie z wykresu. Tyle. Pytania w komentarzach, łapki w górę jak się podoba, a ja zmykam do kolejnego zadania. Cześć.